Jest. Witam wszystkich serdecznie. Tak jak Darek mnie zapowiedział, będę chciał powiedzieć co nieco o PHP 7. Myślę, że wszyscy plus minus słyszeli, że PHP 7 się zbliża. Także każdy trochę słyszał, ale chciałem właśnie powiedzieć troszeczkę z innej strony, nie co będzie, nie takie suche fakty, co będzie w PHP 7, bo to też dużo ludzi już czytało o tym, ale dlaczego takie, a nie inne zmiany zostały wprowadzone i jak to w praktyce przełoży się na programowanie w PHP. Slajdy będą po angielsku, ale tam będzie tylko kilka słów i przykłady kodu, także myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzać. Ja się nazywam Leszek Krupiński, w internecie wszędzie występuję jako LeafNode, także na Twitterze i w większości innych serwisów, jeśli będzie nick LeafNode, to będę ja. Jestem współzałożycielem PHPersów, czyli sieci spotkań poświęconych PHP i technologiom okolicznym. Jesteśmy już w kilku miastach, także sieć się rozwija. Wbrew pozorom nie mamy ambicji, żeby być w każdym mieście powiatowym, ale jeśli ktoś ma ochotę zorganizować spotkania w swoim mieście, widzi taką potrzebę, ma jakiś pomysł, niech się odezwie, bardzo chętnie. Bardzo chętnie pomożemy. Lepiej? Dobra. Pierwszy sukces tego dnia. Oprócz tego jeszcze funkcjonujemy na Facebooku, mamy dosyć prężnie działające grupy. Podstawowo PHPers, PHPers Jobs, pierwsze kroki, tak, tu widać najpopularniejsze postacie tego świata PHPersowego. Także też zapraszamy, myślę, że każdy coś ciekawego tam znajdzie. Dobrze, teraz chwileczkę właśnie o tej prezentacji. Tak jak powiedziałem, no nie chciałem powtarzać wiedzy, którą wszyscy już mają, a z drugiej strony też nie chciałbym, żeby to była prezentacja o śmiesznych obrazkach, tylko po to, żeby się wszyscy obudzili. To jest recenzja jednej z moich prezentacji, także na Joinie, także mam nadzieję, że aż tak źle tym razem nie będzie. Plany mam ambitne i z planami zawsze różnie wychodzi, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, co może się zepsuć w waszych skryptach w momencie przejścia na PHP 7, ale też właśnie o tym, co jest nowego, w jaki fajny sposób można wykorzystać. Jaka jest obecna sytuacja? PHP 5.3 już nie żyje. PHP 5.4 nie żyje. PHP 5.5 w połowie nie żyje. W połowie dlatego, że już nie jest to wersja wspierana bieżącymi poprawkami błędów, są portowane tylko i wyłącznie poprawki dotyczące błędów bezpieczeństwa. Statystyki. Aktualnie, jak widać, są jeszcze ludzie, którzy używają na swoich serwerach PHP 5.4 i to jest bardzo smutne. Ale z drugiej strony nie jest ich aż tak dużo, także może daje to jakieś światełko na przyszłość. Z samej PHP, z linii PHP 5, hitem jest PHP 5.3, co nie jest dobre. No jak widać, znaleźli się ludzie z wersją 5.7, którą nie wiem, gdzie znaleźli. Pewnie na jakichś wschodnich serwerach. Ale PHP 5.3 już jest stare, jest niewspierane. Bugfixy nie są poprawiane od połowy 2013 roku, także serio, jeśli ktoś ma jeszcze wpływ na to, na jakim PHP działają wasze serwery, zaktualizujcie, bo po prostu to jest kwestia czasu, kiedy doprowadzi to do włamania i to, jeśli to będzie po prostu ktoś podmieni waszą stronkę na jakieś śmieszne obrazki, to będzie najmniejszy problem. Na stronie PHP jest oficjalny timeline, jak wygląda rozwój aktualnych wersji na najbliższy czas. PHP 5.5 będzie aktywne jeszcze tylko przez pół roku z jakimikolwiek poprawkami. PHP 5.6 jeszcze trochę pożyje, także jest jeszcze ponad rok pełnego wsparcia, także jeśli ktoś nie będzie czuł się na siłach, żeby już na PHP 7 przechodzić albo nie będzie mógł ze względu na to, jakie skrypty,
ma na swoich serwerach, no to jeszcze trochę, ma trochę czasu na wprowadzenie poprawek. No i teraz PHP 7. No ale jeszcze chwileczka, bo między 5 a 7 jest jeszcze szóstka. No i teraz pytanie, co się stało z PHP 6? PHP 6 było bardzo ambitnym projektem wprowadzenia pełnego wsparcia dla Unicode w PHP. Założenie było takie, że każdy string będzie w pełni unicodowy. Tylko żeby to miało sens, okazało się, że nie może to być UTF-8, były pomysły z UTF-16, to powodowało, że każdy string puchł dwukrotnie przynajmniej, także to była ślepa ścieżka ewolucji, bawiono się tym przez dłuższy czas, na tyle długi, że już wszyscy myśleli, że tak, będzie PHP 6. Natomiast te wszystkie problemy z Unicodem sprawiły, że zarzucono w ogóle ten pomysł do czasu, aż ktoś przyjdzie i powie, jak dobrze to zrobić. Do tej pory nikt się nie znalazł, a wszystkie pozostałe zmiany, które miały być wprowadzone w PHP 6, zostały wprowadzone w PHP 5.3, o dziwo. Także PHP 5.3 było wersją minor, czyli według tego nazewnictwa semantycznego, teoretycznie nie powinno tam być aż tak dużych zmian, a zostały wprowadzone. Też nie wiadomo specjalnie czemu, ale to były czasy, kiedy community nie miało jeszcze zbyt dużego wpływu na to, w jaki sposób się rozwija PHP, także to była decyzja Zenda, do nich pretensje. Było głosowanie na temat tego, jak ma się nazywać kolejna wersja, czy wracamy do cyferki 6, czy może jednak 7. Tutaj w głosowaniu zostało postanowione, że będzie to jednak 7, bo ta wersja PHP 6 jakoś tam funkcjonowała na świecie na tyle mocno, że powstały już książki o PHP 6, także powodowałby to zbyt duże zamieszanie i w głosowaniu zostało ustalone, że jednak to będzie PHP 7, także tutaj tej szósteczki w PHP Major Version nigdy nie będzie. Dobrze, teraz PHP 7. Aktualnie dostępna parę dni temu, 12 listopada została wydana wersja RC7. Już miała być 7 na PHP.com, także zastanawialiśmy się, czy nie kupić wielkiego tortu z tej okazji, ale został znaleziony dosyć duży błąd. Drupal się wykładał w związku z tym, no ale to był błąd koru PHP, także zostały wydane jeszcze jedno RC z tą poprawką i plan aktualny jest na 26 listopada, także jak dobrze pójdzie, już niedługo będzie już oficjalna produkcja na wersja PHP 7. No ale tak jak mówiłem, PHP 7 to nie tylko same fajne nowe rzeczy, ale też w związku z tym, że to jest duża wersja, postanowiono zerwać z pewnymi zaszłościami i nie wszystkie skrypty będą działać na nowej wersji. Także są pewne BC Breaks, Backward Compatibility, o których właśnie chcę poopowiadać. To będą też nowe rzeczy, które psują też trochę starych, także to nie będą same tylko i wyłącznie zmiany negatywne. Po pierwsze, wyrzucone będą wszystkie tagi otwierające starego typu. W życiu nie widziałem, żeby ktoś używał takiej składni, ale ona do tej pory była dostępna i jeśli ktoś miał ochotę w taki oto sposób otwierać swój kod PHP, mógł do tej pory. Jeśli chce używać PHP 7, to musi niestety to zmienić. Kolejna rzecz. Zostaną wyrzucone wszystkie SAPI i rozszerzenia, które są albo od dawna niewspierane, albo niekompatybilne z PHP 7 ze względów technicznych. To jest cała lista, to są interfejsy PHP do różnych serwerów, do różnych środowisk, także tego w PHP 7 nie będzie. Oprócz tego zostaną usunięte rozszerzenia, które zostały oznaczone wcześniej jako deprecated, czyli
została wcześniej dana funkcjonalność oznaczona jako taka, która niedługo wyleci i trzeba było się spodziewać, że tego nie będzie. Także to są takie rozszerzenia, których już nie spotkamy w PHP 7. Tak, także eregów nie będzie. Zamiast eregów oczywiście można używać spokojnie drugiego modułu wyrażeń regularnych i to jest porada, którą się stosuje już od PHP 5.3, o ile dobrze, przepraszam, PHP 3. Także już wtedy, pamiętam, było zalecane, żeby używać PCR zamiast ereg, bo są po prostu szybsze, także mam nadzieję, że nikomu to specjalnie nie będzie przeszkadzało. Oczywiście takie wylatują też wszystkie funkcje MySQL Connect i okoliczne związane z rozszerzeniem MySQL, ale jeśli już ktoś nie chce używać ORM-ów, to w dalszym ciągu są rozszerzenia MySQL i PDO. Oprócz tego jest cała lista takich drobnych zmian w funkcjach w jądrze PHP, także zachęcam do przejrzenia. Linki do wszystkiego są w prezentacji, prezentacja jest udostępniona już i na koniec będzie link, także siłą rzeczy nie opowiem tutaj absolutnie o wszystkim, także zapraszam do przejrzenia materiałów. Nie będzie, może nie tyle nie będzie, ale już zostały oznaczone jako właśnie deprecated konstruktory starego typu, czyli konstruktor w postaci metoda o nazwie takiej samej jak klasa. To są, w tym momencie jeszcze będzie to działało, ale już jest wypracowana ścieżka usuwania tego z PHP, czyli w PHP 5 jest ta metoda jest konstruktorem, w PHP 7 jest konstruktorem, ale zostanie oznaczona jako, zostanie wyzwolony błąd o poziomie deprecated, a w PHP 8 to już będzie normalna metoda. Także jeszcze trochę czasu jest do PHP 8, poprzedni major na wersję 7 od wersji 5 trzeba było trochę poczekać, także jeszcze trochę będzie to działało. To wiąże się z pewnymi innymi kwestiami, typu właśnie refleksja będzie zwracać, że jest to konstruktor czy nie, także to są takie niuanse, ale tutaj już też bez wchodzenia w szczegóły, jeśli ktoś stosuje refleksję do sprawdzenia, czy coś jest konstruktorem, to będzie się to zmieniało. Dobrze. Kolejna zmiana. Jest to na dobrą sprawę poprawka błędu, który funkcjonował w PHP. Mianowicie podwójny znacznik default w switchu. Według specyfikacji jest to nieprawidłowe, ale do tej pory działało o dziwo i już w wersji PHP 7 zostanie to usunięte. Kolejna rzecz. Uniform Variable Syntax. Jest to grubsza zmiana związana z wprowadzeniem takiej pośredniej struktury w parserze PHP, już nie wdając się w szczegóły. Opowiadałem o tym troszeczkę dokładniej na For Developersach w tym roku, także jest na YouTubie nagranie, jeśli ktoś interesuje się tym tematem, jak działa PHP w środku, to zapraszam do obejrzenia. O ile dobrze pamiętam, nazywa się to PHP NG versus HHVM, także tam będzie trochę więcej szczegółów. Ale do czego się to sprowadza? Zostały poprawione pewne błędy, pewne braki w składni i pewne niespójności. Do czego się to sprowadzało? Na przykład, teoretycznie rzecz biorąc, powinno zostać to przetworzone od lewej do prawej, to ten zapis, natomiast w PHP 5 było to variable, czyli zmienna o nazwie zawartej w zmiennej char i od tego był brana zmienna zmienna engine, model i z tego było brane property, czyli cokolwiek tutaj było, czyli na przykład engine model był tu Ford, czyli był brany property char Ford. Natomiast w PHP 7 zostało to zrobione już tak, jak powinno być, czyli od lewej do prawej, czyli bierzemy z tej zmiennej to, co jest w tej, o tej nazwie i dopiero od tego jest wyciągane
wyciągane, to co jest w tym słowniku. Także zostało to ujednolicone. Oprócz tego jest też dosyć dużo nowych możliwości. To są dosyć specyficzne zapisy składniowe, zazwyczaj w postaci jakiegoś szeregu wyrażeń. Jeśli stosujecie coś takiego w swoim kodzie, to mogło się to zmienić. Dlatego wasze skrypty mogą działać troszeczkę inaczej niż było to do tej pory. Jeszcze jest taka zmiana, taki zapis jest w ogóle niepoprawny w PHP 7, także trzeba stosować klamerki, żeby to zadziałało. Tak, to jest z kolei coś zupełnie nowego, fascynującego, co można stosować w PHP, czyli wywołujemy sobie closure, który jest w zmiennej foo, closure zwraca jakąś tam tablicę, wyciągamy z tej tablicy inny closure i też ją wywołujemy. Także można w tej chwili szeregować wywołania, nie było to możliwe do tej pory. W związku z tymi właśnie zmianami w core, czyli wprowadzeniem abstract syntax tree w parserze, jest też troszeczkę nowych możliwości, czyli lekser, który jest świadomy otoczenia. Sprowadza się to do tego, że pewne słowa kluczowe, które wcześniej były zarezerwowane, w tym momencie są zależnie od kontekstu dozwolone lub nie. Przykład, słowo kluczowe list, nie jest to funkcja, tylko jest to składnia języka. Do tej pory była zarezerwowana w całości, to znaczy nie można było nigdzie użyć, zadeklarować czegoś własnego o tej nazwie, a w tym momencie już możemy sobie zadeklarować taką metodę, ponieważ w tym kontekście to nie przeszkadza. Tutaj jest link do RFC, gdzie jest pełna lista tych właśnie słów kluczowych. A propos słów kluczowych, jest pewien dosyć duży problem. Ze względu na inne zmiany zostały dodane nowe słowa kluczowe, zarezerwowane, które służą do oznaczenia typów. Jest tutaj taki dosyć duży problem, że nie jest dozwolone słowo kluczowe string, jest zarezerwowane, a niestety trochę frameworków miało swoje klasy o nazwie string. Także tutaj był dosyć duży problem, na przykład, o ile dobrze pamiętam, w Drupalu była klasa string, no i trzeba było wprowadzić zmiany, żeby to poprawić. Dobrze, ale to były te rzeczy, które zostały zmienione i które mogły stanowić problemy, ale teraz nowe, fajne rzeczy. No, po pierwsze, wszyscy wiedzą, PHP 7 jest szybsze. Jest dużo szybsze, została włączona dosyć duża poprawka PHP NG, o której właśnie opowiadałem na innym wykładzie. Także nie będę się wdawał w szczegóły, ale generalnie zostały mocno zoptymalizowane pewne drobne szczegóły wewnątrz rdzenia PHP i to sprawiło, że PHP jest po prostu dużo szybsze. No oczywiście można sobie to zbenchmarkować, ale to tak wiadomo, to trochę jak ze statystykami przedwyborczymi. Kto robi te statystyki, kto robi te badania, no to ich kandydat wygrywa. No ale żeby coś pokazać, nie patrzcie na porównanie HHVM i PHP, bo to właśnie wszyscy się śmieją, że jedni pokazują, że ich wygrywa, inni, że ich wygrywa. Także porównywać jednego i drugiego się nie podejmuje, natomiast faktycznie jest dużo szybciej. To są statystyki pierwszej strony WordPressa 4.1, porównanie PHP 7 do PHP 6, ile requestów na sekundę potrafi obsłużyć i faktycznie jest około 2 razy szybciej w takim praktycznym zastosowaniu. To nie są suche benchmarki, to nie jest sztuka dla sztuki, tak, faktycznie jest szybciej. Tak, i to jest, i to są właśnie statystyki, wybrałem taką, która najmniej pokazuje przewagę PHP 7 nad HHVM, bo te statystyki robił Zend. Ale dalej, jest dosyć dużo fajnych, ciekawych, nowych zmian, między innymi type hinting. Sprowadza się on do dwóch zmian. Możemy oznaczać, jaki typ danych zwraca metoda albo funkcja.
została wybrana taka, a nie inna składnia. Nie będę dyskutował, czy jest dobra, czy zła, po prostu tak jest i już. Także w tym miejscu możemy sobie zadeklarować, że dana funkcja zwraca tablicę. I druga część type hintingu, scalar type declaration. Mogliśmy do tej pory w metodach i funkcjach pokazywać, jakiej klasy są parametry, są argumenty wywołania metody lub funkcji, ale nie mogliśmy powiedzieć, że to ma być integer, float albo string. I dopiero teraz zostało to wprowadzone. Także możemy już coś takiego sobie zaznaczyć. Jest. Dobra. Jak widać, tutaj jest takie słowo kluczowe declare. Oto generalnie była największa dyskusja w kwestii wprowadzania tego rozwiązania, bo propozycje tego typu już były od wielu lat, ale nie było konsensusu, jak to dobrze rozwiązać. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy do tej pory dosyć dużo różnych bibliotek. I na przykład jest jakaś biblioteka, która będzie stosować taki wymóg, że koniecznie argumenty muszą być danego typu. A my w naszym kodzie nie chcemy tego stosować. No i jak do tego podejść? Jak współpracować ze starym kodem? W jaki sposób można by było rozróżnić to, czy chcemy, żeby właśnie ten oto wykorzystywać lub nie. No bo jednak PHP jest językiem dynamicznym, nie wszystkim się podoba pójście w stronę Java albo C, że tak, tutaj dana funkcja jest danego typu i tego nie zmieniamy. Podstawowy tryb bez tego słówka declare wygląda w ten sposób. Możemy zadeklarować, że dana metoda, dana funkcja albo metoda bierze sobie integera, ale przy wywołaniu podajemy stringa. PHP w tym momencie zrobi to, co robi zawsze, czyli skonwertuje. Tak, to jest jedna z cech, która najbardziej jest wytykana w PHP, no ale taka jest cecha języka. Jeśli są różne typy danych, to następuje konwersja. Także w tym momencie, w momencie wejścia do tej funkcji, te argumenty wywołania zostaną skonwertowane do integerów i w momencie wykonania tej operacji to już są dwa integery i zostanie zwrócony integer. Ale jest ten drugi tryb. Słówko declare oznaczamy strict types równa się 1. Jest to oznaczenie dla całego pliku, że w danym pliku stosujemy właśnie ten tryb ścisłego kontrolowania typów na wejściu do funkcji. Czyli w momencie, kiedy tutaj mamy wymóg integera, tutaj podajemy stringa i jest... Sorry. W tym momencie już mamy informację, że coś jest nie tak. Metoda albo funkcja oczekiwała integera, my podaliśmy coś innego i wystąpi błąd. Mniej więcej to samo jest przy oznaczaniu zwracanych typów. Nie ma declare, jest zwracany bool, my zwracamy jedynkę, a faktycznie jest. Co zepsułem? To jest takie, na pewno zwróć. Dobra, nie widzieliście. Tego też nie widzieliście. No niestety, tak, tutaj to jest rzecz, której w ogóle nie powinien się robić, czyli kopiuj i wklej kodu. Tak, czyli tutaj jest ten declare. Powinniśmy zwrócić bula, zwracamy jedynkę, PHP będzie krzyczeć. Także w tym momencie następuje taka ścisła kontrola tego, co powinno być zwracane, a co jest. Były też różne pomysły, żeby zamiast tego declare zrobić jakiś nowy znacznik, czyli PHP myślnik strict, albo innym pomysłem było to, żeby było to kontrolowane w ogóle z poziomu PHP INI. Ale argumentem było to, że właśnie pewne
pewne biblioteki mogą z tego korzystać, a my uznajemy, że my nie chcemy z tego korzystać. I dzięki temu możemy oznaczyć, które kawałki kodu podlegają takiej kontroli, a które nie. Także to jest taki trochę kompromis. Ja wiadomo, jak z kompromisami, nikt nie jest zadowolony, ale jakoś trzeba z tym żyć. Natomiast jest jeszcze jedna cecha, o której warto pamiętać, czyli tak zwane poszerzanie zmiennych. Czyli w momencie, kiedy funkcja albo metoda oczekuje floata, my jej podamy integera. I w tym momencie, kiedy skonwertujemy integera do floata, nie nastąpi żadna utrata danych, bo float jest pojemniejszym typem danych niż integer, dlatego w tym miejscu PHP nie będzie krzyczeć. W drugą stronę to oczywiście nie będzie działać. Jeśli metoda oczekuje integera, my podamy floata, no to pewna część danych zostanie ucięta i przy tym trybie strict będzie PHP krzyczał. Dobrze, ale no wszystko brzmi fajnie, ale na cholerę mi to. Po pierwsze, analiza statyczna kodu, czyli możemy nasz kod przepuścić przez analizator statyczny, który nam od razu powie, czy w którymś miejscu nie podajemy złych danych metodzie, która oczekuje czego innego. Wiadomo, w PHP konwersja danych jest fajna, ale do momentu, kiedy nie podamy czegoś innego niż PHP się spodziewa, okaże się, że chcemy podać liczbę 0, funkcja oczekuje boola i zostanie to skonwertowane do false. Także to są rzeczy, które mogą być wyłapane właśnie przez analizę statyczną. To oczywiście jest też do wykorzystania w testach. Także daje to bardzo duże możliwości sprawdzenia, czy coś jest nie tak, zanim te błędy faktycznie wystąpią. Oprócz tego jest to dużo fajniejsze dla IDE do podpowiadania kodu niż docstringi. Jest to pewniejsza informacja, która jest weryfikowana na bieżąco przez PHP, a nie co tam programista sobie napisał w tym docstringu i nie zmieniło się to od 5 lat i okazuje się, że od dawna jest to nieaktualne. Także myślę, że bardzo to pomoże przy programowaniu. No ale jest też bardzo ciekawa możliwość wykorzystania tego w przyszłości, mianowicie przez sam engine PHP. W tym momencie pewne funkcje, w momencie, kiedy zostaną wywołane z jakimś argumentem, PHP musi sprawdzić wszystkie możliwości, czyli na przykład funkcja string length, sprawdzenia długości stringu. Jeśli podamy tam stringa, no to wiadomo, zostanie zwrócona długość. Jeśli zostanie podany integer, to zostanie zwrócona długość tego integera, w sensie liczby cyferek. Musi nastąpić pewna konwersja. I to wszystko trwa. Zależnie od argumentu, PHP musi sprawdzić wszystkie ścieżki, co jest w danej zmiennej. W momencie, kiedy za pomocą tych hintów my powiemy engine'owi, co to jest za zmienna, engine nie będzie musiał przeprowadzać tych wszystkich sprawdzeń. Także jest to pole do dosyć dużej optymalizacji, które jest stosowane między innymi w hip-hopie. Także w momencie, kiedy jeśli zostanie wprowadzony kompilator just-in-time w PHP, jest szansa, że PHP jeszcze bardziej przyspieszy. Dobra, to było o hintingach. Teraz kolejna rzecz. Engine exceptions, czyli rzeczy, które do tej pory były błędami, na przykład błędami składniowymi, parse error, w tym momencie są zamieniane na wyjątki, które można wyłapać. Zmieniła się trochę struktura dziedziczenia. Kiedyś takim nadrzędnym
nadrzędną klasą dla wszystkich wyjątków było exception. Troszeczkę się to zmienia, ponieważ został wprowadzony interfejs throwable, który jest nadrzędny do wszystkich i dopiero po nim dziedziczy klasa exception i po nim dziedziczy klasa error. Czyli wszystkie te właśnie błędy engine'u dziedziczą po klasie error. I też taka informacja, że nasze własne wyjątki nie mogą implementować tego interfejsu. Jeśli możemy dodać nowe klasy dziedziczące po error, po exception, ale nie może być bezpośrednio po throwable. Ale dlaczego została wprowadzona taka nowa struktura? Ze względu na to, że ludzie niestety robią coś takiego. Nigdy nie róbcie tego. Czyli łapanie wszystkich wyjątków, niezależnie od tego, co jest, i generalnie idziemy dalej. Czyli tak zwany Pokémon operator. Czemu tego nie używać? Na przykład. Biblioteka, której używaliśmy, w tym wprowadza jakieś nowe zachowanie. Zupgradowaliśmy bibliotekę i nie wiemy o tym, że jest jakiś wyjątek, który musi być w konkretny sposób obsłużony, bo inaczej sformatuje dysk. Nie wiemy o tym, a właśnie w ten sposób w ogóle nie dowiadujemy się o tym, że zaszła jakaś sytuacja. Wyjątki powinny być obsługiwane w stosowny do nich sposób. Także w tym momencie możemy sobie wywołać jakąś nieistniejącą funkcję i złapać ją za pomocą klasy error. I dostaniemy piękną informację o tym, co się stało. Także możemy wyłapywać właśnie błędy parsowania, możemy wyłapywać błędy klasy type error, czyli właśnie nieprawidłowych argumentów wywołania na podstawie hintingu. Także dosyć dużo nowych możliwości. Tu też zapraszam do przejrzenia dokumentacji. Tam jest pełna informacja, jakie nowe błędy możemy wyłapać. Kolejna nowa rzecz, null coalesce operator, czyli bardzo praktyczny operator, który pozwala na sprawdzenie, czy jest jakiś, w tym przypadku na przykład, czy w tej tablicy superglobalnej jest klucz foo. Jeśli tak, to go użyj, jeśli nie, użyj jakiejś tam wartości domyślnej. Oczywiście nigdy tak nie róbcie, bo nie powinno się dotykać bezpośrednio superglobalnych. To nie jest to samo, co Elvis operator, czyli operator ternarny bez tej środkowej części. Różnica jest taka, że ten operator sprawdza, czy ta wartość jest pusta. Natomiast ten nowy operator sprawdza, czy jest zadeklarowana. Czyli różnica jest taka, że to sprawdza, powiedzmy, funkcją empty, a ten nowy operator funkcją isSet. Także jest taka różnica właśnie, że dla nieistniejących kluczy nie zostanie zwrócony ten notice undefined index. Także taki syntactic sugar, który no troszeczkę ułatwia pracę, ale sporo ludzi się cieszy z niego. Także to jest mniej więcej odpowiednik tego nowego operatora. Kolejna nowa rzecz, funkcje generujące liczby pseudolosowe. Do tej pory do wygenerowania jakiegoś nowego identyfikatora były zazwyczaj używane funkcje UniqueID. Źródło danych do tej funkcji niestety nie nadaje się do zastosowań kryptograficznych, bardzo łatwo na nie wpływać, także została wprowadzona nowa funkcja, która zwraca dane z takiego źródła, które można spokojnie używać na przykład do wygenerowania hasła, do wygenerowania nazwy użytkownika, czy do czegokolwiek potrzebujemy.
Także stąd ta długa nazwa. To jest cryptographically safe pseudo-random number generator. Pseudolosowych, bo wiadomo, komputery są głupie i nie potrafią losować tak faktycznie. To są zawsze liczby pseudolosowe na podstawie jakichś danych wejściowych. No i kolejna rzecz. Klasy anonimowe. To jest rzecz, co większość ludzi się pyta, po co mi to. Tak jak mamy anonimowe funkcje, closure, to mamy też w tej chwili anonimowe klasy. Czyli klasy, de facto są to normalne klasy, tylko one nie mają swojej nazwy, są od razu przypisywane do zmiennej. No i właśnie pytanie, do czego można by było to wykorzystać. No tutaj jest właśnie pokazana... Dzień dobry. Tutaj jest właśnie pokazana składnia, jak to wygląda, czyli w tym miejscu mamy wywołanie jakiejś... Na przykład nasz framework udostępnia klasę do wykonywania, do bootstrapowania środowiska. Nie chcemy deklarować nowej klasy zupełnie, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach trzeba by do tego użyć nowego pliku, żeby autoloader zadziałał, a to jest jednorazowa rzecz, która nigdzie indziej nam nie będzie potrzebna. Także w tym miejscu tak na żywca deklarujemy nową klasę, która dziedziczy po jakiejś tam klasie konsolowej. Nadpisujemy sobie funkcję main i od razu wywołujemy jakąś jej metodę. Także jest to sposób na szybkie zbudowanie sobie klasy, która nigdzie indziej nie będzie używana. To są przykłady z RFC. W RFC jest trochę więcej tych przykładów, także też zapraszam do przejrzenia. No ale oprócz tego właśnie, gdzie to można użyć? Najczęściej w miejscach, gdzie wiadomo, że nigdy więcej dana klasa nie zostanie wykorzystana, bo wiadomo, jeśli już przynajmniej w drugim miejscu zostanie wykorzystana, to copy-paste to jest najgorsze, co można zrobić. Także przykładowo, mamy jakąś metodę ustawienia logera, a nasz loger ma jedynie wywalać wszystko na ekran, bo tak będzie fajnie. Także w tym miejscu deklarujemy sobie właśnie nową klasę, która ma zgodnie z konwencją jakąś metodę log i ta metoda log wyświetla to, co dostanie. Także to jest takie przykładowe jedno zastosowanie. Analogicznie, jeśli używamy jakichś komponentów, które wymagają fabryki, nie chcemy tworzyć zupełnie nowej klasy fabryki, która po prostu stworzy na obiekt, więc możemy na szybko taką fabrykę sobie od razu w tym miejscu, gdzie jest ona wymagana, zdeklarować. Oprócz tego, myślę, najciekawsze użycie do testowania. Do testów, wiadomo, przy testowaniu kodu mamy testować to, co potrzebujemy. To znaczy, jeśli mamy jakąś klasę, która będzie wysyłać mailing, no to wiadomo, jeśli chcemy ją przetestować, to nie możemy bawić się specjalnie w testowanie, czy nasz serwer pocztowy działa, bo nie o to chodzi. Dlatego w tym miejscu możemy sobie zdeklarować mailer fałszywy, który nam mówi za każdym razem, no sorry, nie udało nam się wysłać, a w tym teście sprawdzamy, czy zostanie zwrócony odpowiedni wyjątek, którego oczekujemy. Może być? Okej. Także możemy w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to potrzebne, zadeklarować pewien test stub, nie tworząc kolejnych zewnętrznych plików, no bo to jest mało praktyczne, żeby dla tych trzech linijek, które są potrzebne tylko i wyłącznie w tym miejscu, deklarować całą nową klasę w zewnętrznym pliku. To jest dużo, dużo wygodniejsze, powoduje, że kod jest dużo bardziej zwarty i nie musimy szukać po,
po całym systemie, gdzie dana rzecz jest deklarowana. Tak. Wiadomo, to jest rzecz, która może być używana do takich szybkich poprawek, które w tym momencie wydają nam się fajne, ale no niestety szybko prowadzą do patologii. Niestety może ktoś wpaść na pomysł, że jest sobie jakiś framework, który w jakiejś tam swojej wersji będzie na przykład używał anonimowych kontrolerów, ponieważ tak jest fajnie. Tak jak w tym momencie już stosuje się tego typu rzeczy do akcji kontrolera, to już w tym momencie można pójść już tak full w tą stronę i zadeklarować w ten sposób całe kontrolery. No oczywiście to jest szybkie rozwiązanie, doraźne, ale w praktyce to mało, przy większych systemach jest mało sensowne. Tak, teraz rzecz, której się poświęca zbyt dużo uwagi, bo jest haha śmieszna, wprowadziliśmy w PHP Spaceship Operator. Tak, to jest dokładnie nazwa tego operatora w kodzie, taki jest token, bo ktoś uznał, że T-Spaceship jest dużo fajne i w ogóle pama im nekudota im to jeszcze za mało. Dodajmy jeszcze Spaceship. W ogóle śmieszna sprawa, jedna z dyskusji na PHP Tech w tym roku była zdominowana przez dyskusję, czy Spaceship Operator bardziej przypomina TIE Bomber czy TIE Interceptor. Także, no ale jak, o co chodzi w ogóle w tym operatorze? Operator służy do sortowania. Mianowicie porównuje dwie zmienne. Jeśli A jest większe od B, to zwraca 1, jeśli mniejsze, to minus 1, jeśli równe, to 0. To jest odpowiednik w kodzie PHP-owym tego operatora. Wydaje się, że to jest dosyć taki border case, żeby w ogóle się tym przejmować, no ale ktoś uznał, że jest to potrzebne, wywołania funkcji są drogie, więc zrobimy to operatorem. Faktycznie jest kilka zastosowań, kiedy można to wykorzystać. Na przykład definiujemy sobie funkcję sortowania, która sortuje po pewnych propertiesach zmiennych. Zachowanie tego operatora jest opisane w dokumentacji, w RFC, także można sobie przejrzeć, w jaki sposób można go zastosować do takich troszeczkę bardziej złożonych operacji sortowania. Oprócz tego z takich fajnych rzeczy, możemy już w stringach bez problemu wykorzystywać Unicode, jest taka składnia właśnie escape'owania Unicode'u, także jeśli ktoś ma potrzebę wstawienia emoji albo odwrócenia tekstu, żeby zamiast od lewej do prawej szedł od prawej do lewej, to już można na szybciutko coś takiego wstawić i będzie to czytelne. No oprócz tego jeszcze jest kilka zmian dotyczących Unicode'ów w module INTL, także obsługa Unicode'u została dosyć mocno poprawiona. Jest jeszcze dosyć dużo nowości, ale już po prostu nie starczy czasu. Został wprowadzony closure bind, czyli możliwość zadeklarowania funkcji anonimowej, a dopiero później w momencie wywołania podania jej jakichś argumentów, do których zostanie przywiązana. Poprawione zostały generatory. Można sobie grupować składnie use, czyli zamiast całej listy use i namespace'ów, można w jakiś sposób to sobie grupować. Także jeśli ktoś pisze to ręcznie, to będzie miał mniej pisania, a i tak większość ludzi i tak używa IDE do generowania tego, także się nie przejmie. Dobrze, ale co w przyszłości? Już przeszło RFC do wersji 7.1. Zostanie dodany typ zwracany void, czyli można powiedzieć, że dana funkcja nic nie zwraca. Także to było takie trochę niedopatrzenie tego poprzedniego RFC. Być może w kolejnych wersjach zostaną wprowadzone generyki. Tak, tu Kasper się bardzo ekscytuje generykami z niewiadomych przyczyn. W jaki sposób działają generyki? Możemy sobie zadeklarować klasę, której
typy zostaną określone w momencie jej użycia. Czyli używamy sobie klasy entry, która funkcjonuje dla typów integer i string. Czyli w każdym tym miejscu key type zostanie podmieniony na integer, value type na string i możemy używać sobie tego jako zamiennika typu, który jest oczekiwany w tym miejscu. Także w momencie, kiedy zostanie stworzone już entry i próbujemy użyć dla czegoś innego, zostanie zwrócony błąd. Także tu jest, to jest przykład, że nie zostało poprawnie wywołany ten generyk. Także to jest coś, co przychodzi jeszcze z, co od 100 lat jest C++, także to nie jest nowy pomysł i być może zostanie w kolejnych wersjach wprowadzony w PHP. Oprócz tego rzecz, która jest chyba najdłużej dyskutowaną w historii PHP, czyli nazwane parametry. W jaki sposób to działa? Zamiast podawania po kolei argumentów, używamy ich nazw. Dyskusja jest głównie na temat tego, w jaki sposób to ma wyglądać i w jaki sposób ma być zaimplementowane. Także klasyczne problemy. Do czego może to się przydać? W funkcjach, które mają dużo argumentów, czasami chcemy użyć wartości domyślnych dla jakichś argumentów ze środka, a to na końcu zmienić. Wygląda to nieciekawie, a za pomocą właśnie takich nazwanych parametrów możemy podać tylko i wyłącznie te rzeczy, które faktycznie nas interesują, a pominąć całkowicie pozostałe. No i w przyszłości będzie PHP 8, kiedyś. Natomiast zostało już ustalone, że wersja major, czyli ta z pierwszym numerkiem z brzegu, będzie wydawana co 5 lat. PHP 5 wyszło w roku 2004, czyli w czasach, kiedy Polski jeszcze nie było w Unii Europejskiej, a wyszedł właśnie Firefox 1.0. Także to jest kupa czasu i zostało uznane, że no jednak troszeczkę za długo to trwa i na sztywno uznano, że wersja major wyjdzie co 5 lat. Dobrze, to jest mniej więcej tyle, co chciałem powiedzieć. Troszeczkę materiałów na koniec. Pierwszy link, Migration Guide, czyli oficjalny poradnik ze strony PHP. Co się zmieniło, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli chcemy używać naszego kodu z PHP 7. Drugi link, tutorial, czyli takie na żywo możemy poprawiać nasz kod, żeby był zgodny z PHP 7. Skrypt do sprawdzania poprawności naszego kodu. Później cała lista RFC, wszystkich, które zostały wykorzystane przy publikacji wersji 7. To jest bardzo przydatna rzecz. Już w tym momencie możemy sobie uruchomić Vagranta zawierającego wersję PHP 7. Chyba nawet w tym momencie możemy sobie wybrać jedną z 20 kilku wersji PHP na tych Vagrantach. Także to jest fajna rzecz, żeby już teraz pobawić się PHP 7. I na końcu książka Davida Szafika, która w sposób bardzo szczegółowy opisuje to, co teraz tak trochę po łebkach opisywałem. Dobrze, pytania byle nie trudne. Musiałbym zobaczyć, ale dobra, to później zobaczymy. Dobra, pierwsze pytanie później. No. Typizacja danych i tryb strict, tak? Mówię, że to jest tylko per plik. A co w przypadku klas? I ekstendowanie innych klas, czy to się tyczy wtedy całej klasy, czy
Deklaracja strict typing dotyczy pliku, także to jest, dotyczy tylko i wyłącznie pliku, w którym została wykorzystana dana deklaracja. Dobra, ruch się zaczyna, także ja już dziękuję. Jestem tutaj na miejscu jeszcze przez parę minut, także zapraszam, jeśli ktoś ma pytanie.